Siemano widzowie. Z Grzesiem jesteśmy. Przywitaj się, Grzesiu. Siemka. Co, kurde? Widzowie. Nie będziesz teraz palił, bo nagrywam. Idziemy do auta. Jedziemy się przejechać. Jedziemy się przejechać do Jacy, zobaczyć, odwiedzić Jacę. Zobaczyć, co tam u niego słychać. A tu kawałek już zostało. Tak? Wejdziesz. Do Jacy jedziemy, Grzesiu? No możemy. Ale weź mi. Wziąłem Grzesia trochę. Robert, wziąłem Grzesia trochę. Kupi po drodze. No nic nie będziesz pił. No dejrzesz, kurde. Ja już powiedziałem, nie kupuj alkoholu. Dejrzesz, bo ja sam pójdę. Ja ci pomagam, a nie kupuj alkoholu. No to ja też pomagasz mi. Ja wiem. No. Dejrzesz się na... No. To tam będzie jeszcze jeden sklep, to ci kupię zerówkę. Ja nie chcę zerówki. Będziesz pił. Nie, zerówka to mi nic. Co? Jeszcze muszę zamówić. Ty już jesteś pijany. Nie, osłabiony, a nie pijany, bo mi Darcie okradli. Widzisz to? To wyjeżdża? Chodź. Darcie, ooo. Darcie mi okradli. Gdzieście widzowie? Chuj. Kurczyliki. Widzicie widzowie, bezdomnemu ukradną jedzenie. Jak to jest? No, jaka Polska? Ja ją szczyści. Tak jest w Polsce, że bezdomny bezdomnego okrada. No. A chuj mi to dziadek pewnie mi. Co? Ten dziadek pewnie. Uważaj! Stop, stop. Otwarte jest teraz, nie zamykałem. A ty nie jedziesz. No, 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 jest dobra, bo tu mają działki. W pobliżu mieszkałem, to wiesz. Jakie marki? Działki. Sam jesteś jak ta działka. Ty też masz działkę? Fajnie. Kiedy jedziemy do tego? Do Kluczów. Do Radomska. No. Do rogu, a nie do Kluczu. To kiedy jedziemy? Jutro. Tak? Jak też. Teraz Grzesiu jak nas powiedzi. Ha? Teraz jak nas powiedzi. Tak. Jak nas powiedzi. Nas powiedzi to ja już dawno nie byłem. Zrobaty chodził. Jak myślisz, gdzie może być Łukasz i ta Sabina? Ja tak naciągam nogi, to mnie nieraz pyta. Ale to nieraz rzadko. No jestem kurczę. Palce prostuję od nóg i zaraz mi przechodzi. Mam cwancę. Jak się myślisz, gdzie jest Stypa i ten? A chora i wiedzie oni są. Może w Zagórzu, może w Dąbrowie. Trzeba może wyjaśnić mi parę kwestii. Może gdzieś dalej. Jakich kwestii? Na temat psów. No i ja go wyjaśnię, on się zjawi wcześniej. To mu chłopaki wyjaśnią. Bardzo szybko mu wyjaśnią. Ludzie, chłopaki. A ten, co w Paradajsie za ochroniarza robi, ten mój znajomy, to on go wyjaśni. Bo on właśnie stamtąd z Krocińskiej jest. To on mu wyjaśni. Dopierdoli taki łysy bydlak. To mu dopierdoli, to zobaczy. Już się szykują na ciebie. Na mnie. Aha. Ja wiem, na mnie nie muszę być. Grzesiu, zrobimy jeden taki odcinek kiedyś. Ja się nie boję, bo ja jestem ducha winy. Zrobimy, co? Grzesiu, taki jeden odcinek kiedyś. No. Za parę dni, że zrobisz coś dla przyrody, dam ci worek, będziesz chodził, zbierał śmieci w lesie. Co ty to pierdolisz? A co, nie możesz? No mogę i ja pierdolę. Kupnąć mi jakieś piwo, ty. Robert, po drodze. No kurde, no proszę cię, no bo se kupię sam. Bo jeszcze mi zostało na piwo. Albo batonika se kupiłem, bo ja miałem smaka na batonika. Ja chcę ci pomóc, a nie... Ja wiem, ale jedno piwko nie zaszkodzi w te czy we w te. Będę robił z tobą, to kurwa nie będę pił, powiedziałem. Powiedziałem, pierwszy dzień do roboty... Mamy robotę, na pewno. Pierwszy dzień do roboty i chuj, nie piję. Koniec. To byłeś wczoraj czy przedwczoraj jakoś tam? No. No co, jechaliśmy do Żywca? Jakiego Żywca? A gdzie? No, do Żywca. Mów coś, że się tam masz ten, kamerę. Gdzie? Mów coś do... A widzę. Albo tak postawił. Zapytaj się widzów, co u nich słychać. Chodzą plotki, Grzesiu. No. Chodzą plotki, że ktoś do mnie napisał, że podobno
kradnie ten Łukasz i ten psy i przerabia ich na smalec. Czaisz? Tam na smalec, nie. To już jest taka głupota trochę ludzi. Nie, to jest głupota ludzi tam na smalec. Żeby to był chory na płuca, by mu coś zależał, wiesz, to może tak, ale tak to nie. Będziesz tu iść do sklepu gdzieś, Robek. No, bo mi szlak trafi. Ja było dobrze, to było dobrze, wiesz, i się cieszyłem, a teraz się przytuszę. Ale musisz głośniej mówić. No, dobra. A nie septasz pod nosem. Jak septasz pod nosem, bo chrypkę mam. A ludzie mnie i tak zrozumieją. Powiedz widzą, gdzie dzisiaj byłeś? Gdzie? No gdzie? To jest chyba zapozwolone. A byłem z wami na ulotkach o robotę. Roznosimy z Robertem i tyle. Najlepsze jest to, jak zawsze ktoś pisze pod komentarzami. No, Rafał, jak ty jesteś dobry, coś tam. Rafał i dół. Bo im się pierdoli. Gdzie ty spałeś? Przecież było wczoraj było minus jeden. No to co? Co, wytrzymałeś? No jak nie. A jak wytrzymasz minus 18 albo 20? No to będę na kartkę spał. Ja ci wezmę hotel, tylko szukam. Ja ci dam pracownika. Ja muszę znaleźć. Chłopak się rwie do ciebie. Ja muszę znaleźć jak najtaniej, tylko żeby był pokój. No to masz 20 zł koło tego stawiku. Telewizor i tylko jakaś kuchnia. No koło stawików masz wszystko. 20 zł za dobę. Z tego co słyszałem. Bo żebym tam wysłał takie dwie. Ja też słyszałem, że po 25 jest, ale nie wiem gdzie. No to może i po 25 tam. No mówię ci przed stawikami, przed tym mostem, po lewej stronie. To nie jest tam, gdzie ja byłem. Wcześniej. To jest za mostem, tam gdzie ja byłem, a to jest przed mostem. Gdzie tam przed mostem masz, kurde, jakiś? Po lewej stronie. Tam stary budynek był i go odnowili na hotel. Tam, gdzie są rury? Cieplane, nie? No, prawie. No. Po lewej stronie. Co? Po co kłamiesz? Ja kłamę, bo wiem. To tak, jak będziemy teraz wracać, to podjedziemy tam i zapytamy. Bo wiesz, że warunek jest taki, że idziesz do pokoju, a nie pijesz? No co? Warunek jest taki, że idziesz na pokój, ale nie pijesz. No to nie będę pił. Tak, u mnie nie piłeś 9 miesięcy, teraz też nie będziesz. No to nie będę pił, no krótka piłka, będzie i koniec. Chodź do sklepu teraz. Ty zamożesz. Co? Nie potrzebował pić, to byś teraz mnie namawiał mnie, żebym szedł do sklepu. No bo mam kaca. Czyli jednak musisz pić. No, ale tylko jeden dzień i koniec. Nie, ja powiedziałem, że jak skończę, to skończę. Tylko na razie nie tak. Chyba ze sobą. Tak, ja wszystko zgadzę. Mnie tak szybko nie wykończyć. Opowiedz, Grzesiu, bardzo mnie ciekawi. Opowiedz coś tylko takiego prawdziwego o swojej przeszłości. Co się działo w życiu twoim? Co? Dobrze było. Tak? No jasne. Robiłem wszystko, kurwa. I dobrze było. Chyba nie do końca. Tam robiłem. Zobaczymy za 5 lat, jak przeżyjesz, czy dostaniesz tam rentę. Emeryturę znaczy. Jak nie dostanę? Ja wiem, że dostanę. Bo byłem w urzędzie sprawdzić na komputerze. Ja sprawdzałem na komputerze. Ile mam? Twoje imię, nazwisko, ile przepracowane, wyskoczyło mi, że pół roku. A, pół roku. Chyba na czarno. Do 12, tak? No, do 12 to dużo dobrze. Kurde, to co? O co cię prosiłem? O mnie chuj ścieli. Żebym nie dostał jakiejś częstawki, co w życiu jeszcze nie dostałem, ale różnie może być, nie? Tak, tfu. To. No. Siemka widzowie. Gra. Chodź. Co?
kupiłem mu widzowie. Sama wpiwka to bułeczkę. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, a przed chwilą wyzywał. No kurwa. No dobra. Tam to jest zakład. Trendy? Jak? Prosto. Jak tam? No kurwa nie wiem jak to panu powiedzieć, tam na koniec drogi. Ale chcecie jechać gdzieś na jakiś warsztat czy coś? No do kolegi. To musicie jechać, wiesz co, musisz jechać naokoło, jechać tam, objechać i ten. No, bo tak tu teraz po prostu nie przejedziecie. Wtedy się nie da przejechać? Nie, musisz jechać tam prosto i tak naokoło. I w prawo, nie? No, w prawo. Dobra, dzięki. O, nie wiem, tu naokoło? O, zawsze zależy, bo tu byłem tam. Kolek wyszedł do kamery. No gadam, co jest ważne, ale nie będę gadał, bo nie. Mieliśmy widzowie jechać. Mieliśmy jechać do Jacy, ale... Droga zamknięta. Droga zamknięta, żeby jechać naokoło, no. To jest kurde 15 minut jazdy. Żeby objechać, później trzeba znowu wrócić, objechać, to pół godziny nie mam czasu na to. Powinni kurde zrobić jakiś przejazd jakikolwiek, a nie tak daleko, 15 minut objazdu. Powinni zrobić jakiś ten znak dać, gdzie ma człowiek przejazd. Pojedziemy w inny dzień, bo dzisiaj już nie mam czasu. A wiecie, Jaca jaki jest, to i tak pewnie by nie wyszedł, albo ten. Dostał mieszkanie ode mnie, dostał wszystko, więc co? Po co mu jeszcze jestem potrzebny? Dostał. To nie, Grysiu? No, dostał. Tak, widzowie piszą w komentarzach, że tylko ty jesteś biednym aktorem. No bo ja jestem taki, no. Bo jestem normalny. Tylko się ty utrzymałeś jak na razie, a reszta to... A no. Stypa to zawsze pazerny, zawsze mu mało. No on to zawsze jest pazerny. Stypa to zawsze pazerny. Był i będzie. Dasz mu dłoń, to weźmie całą rękę. No. Stypa to da. Może Grzesiu pójdzie spać na ten? Gdzie? Na elektrownię, tak, tam gdzie się wszystko zaczęło, nasza przygoda. Jak na elektrownię, jak tam pozamykane. Pamiętasz? Jak nawet się nie chciało chodzić po drzewo? Bo trzeba było rozwalać. Deno te piwo. Nie mam żadnego piwa. Nie mam piwa, no, deno. Mam wyrówkę. Ja. No i dobrze. Bo ja piję tak, tylko... Ona tam spadła. Bo ja piję tylko zerówkę. Tak, ty jest zerówka. Ja już nie chcę pić. Bo ja ci dałem, a tak to byś pił normalnie. Widzicie, widzowie, będziecie mieć Grzesia aktora, dopóki nie pójdzie w kalendarz. Tam w kalendarz nie tak szybko. Oj, nie tak szybko. Nie, a mi się właśnie wydaje, że szybko. Nie się widzowie nie martwią. No, nie tak szybko, o nie. Przyjechaliśmy już widzowie do domu, czyli pod jego sklepik. Kwaterę. Zostawcie łapę, suba. Kończymy, bo muszę jechać.